ciągu ostatnich 15 lat zorganizowaliśmy 5 imprez rangi międzynarodowej. Nasza przygoda z organizacją zaczęła się w 2010 roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy Yonex Polish Open. Startowało wtedy ponad 400 zawodników, bodajże z 20 albo i więcej państw. Rok później również organizowaliśmy tą prestiżową imprezę, bo jest to najważniejsza impreza w kalendarzu Polskiego Związku Badmintona, gdzie startowało również około 400 zawodników, bodajże już nawet z 30 państw. Także od ponad 15 lat, nawet no 12 turniej międzynarodowo, ale od 15 rangi mistrzostw krajowych organizujemy w Białymstoku z ogromnym powodzeniem tak naprawdę. Także cieszymy się, że po raz kolejny w tym roku i po raz pierwszy tak naprawdę zorganizowaliśmy Yonex Polish Open U17. Jest to ogromna impreza, w której startuje łącznie ponad 300 zawodników tak naprawdę z 16 państw. Jest to turniej podzielony na 3 hale sportowe. Tak dużego wydarzenia jeszcze nie organizowaliśmy i logistycznie wszystko staramy się dopiąć jak najlepiej. Wydaje mi się, że z dużym powodzeniem organizacyjnym, a przede wszystkim też z dużym powodzeniem sportowym, bo nasi zawodnicy, już wiemy, polscy będą grali w 3 finałach z 5. Jest to ogromny sukces. Oprócz tych turniejów międzynarodowych Mistrzostw Polski, 2 razy w Białymstoku organizowaliśmy najważniejszą imprezę Mistrzostw Europy Klubowych w 2018 roku po raz pierwszy i w 2022 po raz drugi. Startowało też 16 drużyn z 12 państw, także jest to ogromna impreza i tak naprawdę to imprezy międzynarodowe oraz imprezy krajowe nie odbyłyby się bez wsparcia naszych wspaniałych partnerów, przede wszystkim miasta Białystok i przede wszystkim Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, bo tak naprawdę dzięki ich zaangażowaniu, ich wsparciu tych projektów możemy realizować te wspaniałe imprezy i gościć tutaj tak naprawdę cały świat. Oprócz tego Białystok zorganizował już ponad 30 imprez rangi Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Tak naprawdę to jest ogromny bagaż organizacyjny. A już za tydzień organizujemy po skończeniu tych mistrzostw Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w badmintonie, więc znowu ponad 200 badmintonistów będziemy gościć w Białymstoku. Oprócz województwa podlaskiego i miasta Białystok wspiera nas oczywiście Ministerstwo Sportu. To jest też potężny partner organizacyjny, dzięki temu tak wspaniałe imprezy możemy organizować. Od zeszłego roku naszym partnerem i UKS Hubal Białystok i OSSM SMS Białystok jest Enea, która bardzo mocno nas wspiera jako klubowo, a do tego angażuje się i wspiera nas w organizacji imprez sportowych. Tak naprawdę bez tych partnerów ta organizacja na tak wysokim poziomie nie byłaby możliwa. I oczywiście firma Yonex, która od wielu, wielu lat jest naszym partnerem sprzętowym, technicznym. Gramy na tak naprawdę ich kortach i całym brandingu, pomagają nam organizacyjnie, więc jest to też bardzo duże wsparcie. Ten cały bagaż organizacyjny angażuje w to bardzo dużą rzeszę ludzi, przede wszystkim opartych też w dużej mierze na naszych zawodnikach, których wcześniej trenowaliśmy, przede wszystkim oparte o obsługę medialną, które prowadzi Paweł Surynowicz, Rafał Leksiewicz, najlepsze zdjęcia, jedne z najlepszych na świecie badmintonowe, jakie widziałem. Od wielu, wielu lat Rafał jest też z nami zaangażowany. Tak jak wspomniałem, obsługa medialna na bardzo wysokim poziomie. Oprócz tego nasza młodzież, Dominik Ziętek, tak naprawdę odpowiedzialny też za przygotowanie hal, za logistykę. Jest Konrad Puch, Julia Stankiewicz, obsługa medyczna też bardzo mocno rozbudowana, Mariusz Bujalski, Ada Lasota. To są ludzie, z którymi od wielu, wielu lat budujemy ten organizacyjny kapitał i dzięki też tym ludziom i ich dużego zaangażowaniu pracujemy. Bardzo mocno też zaangażowana w to wszystko jest moja żona, która też mnie bardzo mocno wspiera w tym wszystkim, dzięki temu, że ja mogę się realizować i bardzo dużo czasu spędzać na to organizacyjne planowanie i budowanie tego wszystkiego. Jest to dużo nieprzespanych nocy, dużo planowania, dużo pracy organizacyjnej. Można powiedzieć, że jestem takim trochę mózgiem organizacyjnym. Na pewno dzięki wsparciu mojej rodziny mogę się realizować, za co bardzo dziękuję. Najbliższa przyszłość to już w przyszłym tygodniu organizujemy Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców dla lat 19 i 23. W listopadzie organizujemy Międzynarodowe Mistrzostwa Polski do lat 19 po raz pierwszy w Białymstoku oraz Festiwal Badmintona dla dzieci w kategoriach od U9 do U15. Na przyszły rok już mamy zakontraktowane imprezy rangi Mistrzostw Międzynarodowych do lat 17 w maju i do lat 19 w listopadzie. Przez 3 lata Białystok będzie głównym organizatorem. No i za rok planujemy organizację Mistrzostw Europy w Białymstoku. Czerwiec to jest Puchar Europy i mam nadzieję, że odbędzie się z wielkim powodzeniem. Od tego trzeba na pewno imprezy rangi Mistrzostw Polski, ale na przyszły rok jeszcze nie ma ogłoszonych konkursów ofert.